Nagrodę Polak Polakowi otrzymuje pani Maria Milecka-Loryś. Pani Maria, cudowny człowiek. Dziękuję bardzo serdecznie. Pierwszy raz spotkałem panią Milecką na kongresie w Częstochowie. Miała wystąpienie. Swoją żywotnością zaskoczyła wszystkich. Powiedziałem tak, że miała ogień nadal w butach, czyli ciągle szukała nowych działań, choć w moim odczuciu i to, co z niej emanowało, było wyrazem tego, że jest kobietą, człowiekiem spełnionym. My grandmother has done many important things throughout her life, although I think a lot of the details I'm actually not familiar with. I know that she had a role in the Warsaw Resistance during the war, and that after that she has helped people in various ways. Jak ja mu opowiadałam, że jeżdżę na wschód i tam pomagam i tym na ulicy, tym dzieciom takie biedne podchodzą, a on mówi, a skąd pani wie, które dzieci polskie, a które ukraińskie? Ja mówię, panie prezesie, dla mnie to nie jest, ja wtedy nie liczę, nie patrzę na narodowość, tylko patrzę na głodne, wynędzniałe, zastraszone, brudne, obdarte dziecko. I ja to, o, ma pani rację, czek na $1000. Mama znowu nas taką dobroć wszczepiała, że nigdy przez służącą nie zanosiło się do biednych obiady czy jedzenie, tylko właśnie zanosiłam ja. To była taka rodzina, która żyła dla Polski. Tam wszyscy. Najpierw były te sprawy polskie, narodowe, a potem sprawy osobiste. I tam wszyscy byli tak wychowani. No i wszyscy tak żyli. Było się za granicą, to się myślało o tym, jak pomagać Polsce.